Z 9 zgłoszeń do rozpisanego powtórnie w marcu konkursu na nową siedzibę Suwalskiej Biblioteki Publicznej zaledwie 3 zaowocowały przygotowaniem koncepcji architektonicznych. 2 pomysły uzyskały uznanie sądu konkursowego w wymiarze wystarczającym do publicznej prezentacji efektów kilkumiesięcznej pracy architektów. Wysoką, niemal 90-punktową ocenę na 110 możliwych dostał tylko jeden. Nazwaliśmy go między sobą Koloseum, powiedziała dziennikarzom Małgorzata Włoskowska, architekt miasta. Koncepcja wymaga drobnych korekt, ale faktycznie spełnia przyjęte przez nas założenia. Ona jest o wyróżniającej się na pewno w atrakcyjnej formie. Takiej formy w Suwałkach nie mamy. To, co też interesujące w tej pracy, to napis biblioteka, przestrzenny też takiego napisu nie mamy. Ten obiekt najbardziej wpisał się w teren, jest jakby najbardziej funkcjonalny i ekonomiczny. Koncepcję przygotowała jedna z łódzkich pracowni. Wykreowana bryła budynku faktycznie dobrze komponuje się z przestrzenią, w której może zaistnieć. Mimo skojarzeń ze starożytnym amfiteatrem jest to gmach nowoczesny, sensownie podzielony na 3 kondygnacje, z których każda funkcjonalnie łączy planowane przestrzenie w spójną całość, a jednocześnie nie kłóci się z naturalną roślinnością porastającą miejską działkę u zbiegu ulic generała Pułaskiego i Mikołaja Reja. Wyróżnikiem jest tutaj atrium, które łączy skrzydła tego budynku jako jednoprzestrzenna duża sala, z której można wyjść też na dziedziniec i w połączeniu z parkiem. Ma górkę taką, którą można wejść do midi centrum i z midi centrum też można wyjść na taras i korzystać z zajęć na świeżym powietrzu. Także zaletą tej pracy też jest to, że ona jest bardzo zwięzła i ma małą powierzchnię użytkową, inkubaturę. Ma około 3000 metrów powierzchni użytkowej i inkubatura około 15 tysięcy, najmniej z tych wszystkich, które były składane. To daje jej szansę na ekonomikę i na zmiany funkcjonalne też, ponieważ ten układ słupowy i przestrzenne wnętrza pozwalają na dowolną aranżację w zależności od potrzeb użytkownika. Nowa siedziba biblioteki zgromadzi w jednym miejscu wszystkie filie, co może mniej zdeterminowanym czytelnikom nieco się nie spodobać, ale zgromadzenie zbiorów w jednym miejscu z solidną infrastrukturą, chociażby parkingową, ma swoje walory, które mogą zostać docenione. Prócz czytelni, wypożyczalni i magazynu zbiorów, w gmachu znajdzie się miejsce dla milicentrum, smykałki, sowy, kilku innych pracowni, w których mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i sycić się słowem. Druga koncepcja przewidywała znacznie większą powierzchnię użytkową budynku, dzięki czemu udało się lepiej dopracować walory funkcjonalne. Jednak wymagania konkursowe były jasne. Za walory eksploatacyjne i ich ekonomikę oraz koszty budowy można było dostać aż 25 punktów. Nie chodziło więc o ogromny i kosztowny w utrzymaniu gmach. Ta propozycja pod tym względem przegrała z mniejszą o połowę wybraną koncepcją, która i tak do najtańszych nie należy. Koszta pewnie będą znane, takie finalne, po negocjacjach z firmą, która przygotowała koncepcję. Natomiast my oceniamy, że te koszta mogą kształtować się w granicach 30 milionów złotych. Ten budynek powstanie, jeżeli uzyskamy jakieś dofinansowanie. Na pewno budżet miasta nie stać na taki wydatek bezpośrednio, natomiast jeżeli uzyskamy dofinansowanie i to dofinansowanie wysokie, wtedy jest szansa, żeby ten budynek powstał. Pierwsze kroki do sfinansowania realizacji inwestycji już poczyniono, choć gwarancji na uzyskanie wsparcia nie ma. Ta inwestycja jest wpisana w kontrakt wojewódzki. Mamy już jakieś tam zapewnienie
finansowania tych kosztów. Natomiast czekamy już na uruchomienie konkursów i wtedy będziemy się ubiegać. Utrzymanie obiektu nie powinno odbiegać od aktualnie ponoszonych wydatków, ponieważ zliczone do jednej wartości powierzchni lub kubatury obecnie funkcjonujących filii i miejsc, w których biblioteka prowadzi swoją działalność, nie odbiegają od tego, co zaproponowano w zwycięskim projekcie.